Czas w takim razie na pytania z pomidora. Nadszedł ten czas, nie ma co tutaj owijać w bawełnę. Będziemy teraz zmieniać troszeczkę wystrój naszego studia. Weź głęboki wdech, napij się wody, żeby nie zaschło w gardle. I co? I jesteśmy gotowi. I tak, i zobaczymy, czy mamy go, czy nie. Lubię swoją filozoficzną naturę i nie przejmuję się tym, że na praktycznie każdy temat mam zdanie inne niż wszyscy. Tak. Odkąd wróciłem z Norwegii, zdecydowanie mniej narzekam na klimat w Polsce. Tak. Ostatni raz czerwony pasek na świadectwie miałem, gdy ze Szczecinka wyjeżdżałem do Szamotu. Tak. Ciekawe czemu. Znam wynik ostatniego ligowego meczu Legionowi? Nie. Przegrali. Przegrali. Z Wartą? To już znasz. Jednym z moich największych sukcesów jest powrót do formy i gry po kontuzji. Tak. W ogóle, gdyby nie kontuzja, dzięki występom w Celticu dostałbym się do Premier League. Nie. A kolejne pytanie nam spada. Koledzy w Śląsku śmiali się, że mam tak mocną głowę, że mógłbym wybijać piątki. Tak. Ci sami koledzy wcale się już nie śmiali, gdy we Wrocławiu kupiłem mieszkanie, w którym nie było toalety. Tak. Teraz to jest śmiesznie, tak. Tak, tak, tak. Coś było takiego. Chciałeś wyglądać tego zakupu. Sąsiedzi byli. Ja rozumiem, że kuchni niektórzy nie mają. Jak w Dortmundzie życie bez klopa. Ale... To nie jest zwykły program, słuchaj. Dobrze, przechodzimy do następnego, tak? Czy prowadzący jest gotowy? Ja musiałem wiedzieć, co z tym mieszkaniem. Pewnie wielu wyda się to dziwne, ale pod nasypami to moje ulubione miejsce we Wrocławiu. Tak. Uważam, że powinienem dostać szansę gry w pierwszej reprezentacji. Polski oczywiście. Na dzień dzisiejszy nie. Nadal nie wiem, gdzie biegł Lasza Dwali w sytuacji z rzutem karnym tak. Meczu z Zagłębiem. Kiedy ktoś kwestionuje moje sukcesy, odpowiadam, wygrałem z Brazylią na Mistrzostwach Świata. Nie. Zwolnienie Macieja Skorży przyjąłem z ulgą. Nie. Nie wiem, czemu Łukasz Zwoliński nie zdobywa bramek. Nikt nie wie. Nie. Zawsze wydawało mi się, że potrafię dogadać się z każdym. Odkąd poznałem psychologa Pogoni, wiem, że tak jednak nie jest. Nie. Czuję się bardzo związany zarówno z klubem, jak i z miastem, w którym aktualnie żyję. Jednak oferta z Legii sprawiłaby, że mógłbym znów spakować walizki. Tak. W temacie kynologii mogę zagiąć niejednego specjalistę. Nie. Na hasło Jamajka od razu szerzej się uśmiecham. Tak. Tak. Potwierdzam, że mam znajomych z Filipin i nie jest to historia, którą się chwalę. I to jest pytanie od jednego z twoich kolegów, by wprost. Podobno będziesz wiedział, od którego. Tak. Nie było pomidora. Brawo.